Witajcie. Dzisiaj taka mała ciekawostka z dziedziny sztuki, gdzieś tam z okolic 1450 roku. Chociaż widzę, wy się nie widzę, to wam od razu wrócę obraz i zaraz dopowiem resztę. A więc mamy tu obraz, a właściwie tryptyk, który stanowi część ołtarza świętej Kolumby, namalowany przez Rogier van der Weyden, chyba tak to się wymawia, holenderskiego malarza urodzonego w Tournai w 1399, czytałem 1400 roku. Obraz szacowany na 1455 rok, no bo ten pan akurat nie miał zwyczaju sygnowania i datowania swoich obrazów, także to jest tylko szacunkowa data. Bardzo ciekawy, bardzo realistyczny. Obraz się nazywa Pokłon Trzech Króli, a przynajmniej ta centralna część, czyli jak Pokłon Trzech Króli, to wiadomo, narodziny Chrystusa. I jest tu jeden szczegół, który mocno nie pasuje. Możecie sobie go obejrzeć. Przeskroluję wam góra, dół. Co sądzicie, że nie pasuje w tym obrazie? Niektórzy pewnie już widzieli. No żałuję, bo kolega ostatnio był w Monachium, więc mógł zajrzeć do galerii i zrobić jakieś zbliżenia tego obrazu. Teraz mu podeślę, może znowu będzie, to poproszę, żeby cyknął zdjęcie w pinotece. A chodzi o ten drobny szczegół tutaj. Jak to są narodziny Chrystusa, to co robi ten gość na krzyżu w tle centralnie na tym obrazie? Trochę się to nie zgadza. Także jakbyście chcieli więcej takich ciekawostek z dziedziny sztuki, to dajcie znać w komentarzu. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce.